supposed to be like a house party type song, like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me. Siemanko wszystkim, ja jestem Nemzy, a to trzeci odcineczek Top World. Dobra, Top World. Razem ze mną, jak zwykle, Kubańczyk. Kubańczyk. Siema. I Kazubek. Cześć. Pomogą mi oni przedstawić właśnie ten oto samochód. Jest to Chevrolet Corvette Z06, który był ostatnio dostępny za 1500 IGC. Lecz możemy jeszcze go kupić za 400 boostów. W Need for Speedzie ten model został wprowadzony 27 czerwca 2010 roku. I jest 6 różnych modeli tego samochodu. Ogólnie samochód został wyprodukowany w 2006 roku. Pod machą ma 7-litrowy silnik V8, który ma 505 koni mechanicznych. Samochód bez żadnego tuningu potrafi osiągnąć prędkość 305 km na godzinę. Posiada bardzo dobre przyspieszenie, lecz jego nitro jest bardzo słabe, więc nie nadaje się za bardzo na wyścigi. Sterowność jego jest bardzo dobra przy niższych prędkościach, ale przy wyższych dość bardzo można, bardzo szybko można utracić na nim kontrolę, więc no, jest dość trudnym samochodem. W ucieczkach drużynowych dobrze się sprawuje, ponieważ jego masa jest dość solidna i bez problemu daje sobie radę z zwykłymi z policyjnymi samochodami, jak i blokadami i daje sobie radę też z SUV-ami, lecz radziłbym nie używać tego samochodu z tego powodu, że przy ucieczkach, jak zapierdzielamy, możemy znaleźć się za barierkami. Tak więc samochód bardziej dla kolekcjonarki niż do wyścigów. Teraz przedstawiam go w garażu. O, tuning. Osobiście go mam na A639, 684 prędkość maksymalna, 803 przyspieszenie i 431 prowadzenie. Bardzo niskie. No i części, tak jak tutaj widzicie, jednogwiazdkowe zamontowałem, bo kupiłem go bez niczego, puściutkiego. I tak on wygląda z... Znaczy tak może wyglądać po zastosowaniu jakichś tam pakietów. Mamy pakiety karoserii 4. Pierwszy. Drugi. O, fajny, zarąbisty, ej. Masakra. Trzeci. Wydliwy. Czwarty. Może być. Ale my sobie zastosujemy tego. O, fajnie wygląda. Weźmiemy spoiler mu najdroższy, zarzucimy na machę, na klapę, na machę, karbonową machę mu damy, nie wiem, ta niech będzie. Karbon! Tak, karbon, twoje ulubione, maksymalne alutki, czerwone neony, bo pierwsze z brzegu, zabarwienie, czerwone, pakiet trójeczka. I tak może on wyglądać. No, wam powiem, bardzo interesująco, no. Ale, jak widzicie, koszt tego to dobry samochód za boosty. Dobra, a teraz jego wygląd w sprawach darmowych. Takie coś. Maski, koła, jakieś aluski mu zamontujemy. Co prawda mamy jakieś tam zawsze zdobyte, ale z tych, które możemy kupić, nie będą. O, takie coś. No, trochę dużo, trochę bardzo, bardzo i to bardzo sporo gorzej wygląda. No ale to się poradzi. Przeważnie te samochody, które są dawane albo się kupuje, mają fajne alusy początkowe. Rzadko co trzeba dokupywać, według mnie. No, dużo tak ma. Dobra, no to jedziemy się przejść wyścig. Chłopacy, ustawcie się. Zawsze mam problem, w którym kierunku mam się ustawić.
No, twoje, na wstecznym jedziesz. Ja rozumiem, że na wstecznym się ścigasz. Kubańczyk, bo w barierkę my nie jedziemy, nie? Ale gdzie ty stoisz? No normalnie. Nie wiem, o co ci chodzi. No ustawcie się. No ja stoję. No i środkiem. No, a ty jak stoisz? Przy drugiej koła, krawędzi? Przy pierwszej, idioto. A ty stoisz przy drugiej u mnie. No przy tej... Jezu. Przy pierwszej od dupy strony, no. No tak, no tak, teraz. No to ty stoisz na środku, idioto. Jeszcze tyłu. Ja zaraz zobaczę. U mnie stoję idealnie kołami na linii. No to u mnie nie, to do tyłu. Red Bull doda ci skrzydeł. Jeszcze. Do przodu. No, powiedzmy, że tak będzie. Dobra, to zaczynamy wyścig. Przetestujemy ten samochodzik. Czyli, gotowi? Tak. To startujemy. Dwie informacje, o których wcześniej zapomnieliśmy powiedzieć. To ta korweta bez żadnych części tuningowych osiąga maksymalnie 305 km na godzinę i ma napęd na tył, więc jeśli ktoś chce sobie podliftować, to może ją kupować, bo ja tylko ją kupię do kolekcjonerki, bo na wyścigi to ona się nie nadaje. A gdzie jest ta pani, która macha flagami, jak jest stat? Cyganie ją zarąbali. Nie. Idziem ratuj. Ale w drugim kierunku pojechali, to musi zawrócić. Może cię straciło sens. Patrz, dogoniłem ci na nitrze, prawie. Ja was bez nitra prawie dogoniłem. Ej, nie wiem czemu, ale mi droga znika na oczach. Nie powoduje takich aż lagów, że aż serwer zamulam. Całą grę zamulasz. Rozwalam system. Rozwala internet, kurna, lagami swymi. Nie wiem jak wy, ale ja w prawej dłoni trzymam myszkę i ją ściskam przy zakrętach, żebym wyrobił. Bo nie chcę jeszcze raz tego nagrywać, nagrywamy chyba już 30 raz ten wyścig tym samochodem. Może tego wszystkiego lewa ręka boli, to wiecie. Lewa? Yes, no, to, a, bo prawą, prawą prowadzisz, a lewą co innego robisz? Lewą kieruję. No, nie tak będzie. I teraz prawą kieruję, to wiesz. Dobra. Gazu, jesteśmy w połowie, jeszcze połowa! I by był dzwon. I w dwa razy się myrsłem z jakimś samochodem. No i wiesz. Jezu! O mnie wystraszył ten idiota! Ujo, policja. Bym skręcił w inną drogę. Drogówka. Zbieraj punkty, 25 możesz zamienić na rower. Ile masz? 24. A widzisz, że tu cię mam. Hej. Kurde, mnie wyrobił. Dobra, jest! Udało się. Za 30 razem przejechać. Ja cię kręcę. Może tylko za 30. Potem policzymy. Potem policzymy. Idziemy się napić, chłopacy. Nie ma co. Nie ma dzwona, jest! Jadę champion! To jest złe. O Jezu. Mam nadzieję, że naprawdę wam się spodoba, bo tyle co my poświęcimy czasu na te gówniane nagrania, to już mi uszami one wychodzą, zwłaszcza ten samochód, na złom go! Już więcej nim nie pojadę. Nie chcę tego samochodu na oczy widzieć. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie, o co chodzi. I zapraszam na następne części Top World, w których przetestujemy te złomy, bo już mam ich wszystkich powyżej uszu. Nara! Cześć!